Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który zawiera, można powiedzieć, podstawowe dane o cechach energetycznych budynków. Są tam wskaźniki energetyczne, na podstawie których można między innymi oszacować koszty eksploatacji budynku, na przykład koszty ogrzewania, koszty opłat za ciepłą wodę użytkową, czy też chłodzenia i ewentualnie oświetlenia. Oprócz tego świadectwo zawiera takie informacje, na podstawie których ocenimy jakby jakość osłony budynku, izolacyjności cieplnej budynku. To jest tak zwany parametr związany z energią użytkową, zapotrzebowanie na energię użytkową budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera również wskaźniki energetyczne, które mówią o tym, jaki procent zapotrzebowania na energię budynku jest dostarczany z odnawialnych źródeł energii. Każda osoba musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, ponieważ ten dokument wymagany jest przy wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku, więc powiatowe urzędy nadzoru budowlanego wymagają tego po prostu jako jednego z dokumentów, na podstawie którego wydają pozwolenie na użytkowanie budynku. Natomiast ta ustawa, projekt w zasadzie jeszcze tej ustawy, inaczej podchodzi do tej kwestii. Jeżeli ktoś będzie budował dla siebie, to nie musi samemu dla siebie tego świadectwa jakby wystawiać, tak? Więc dlatego, że pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2013 roku wprowadzono obowiązek też takich świadectw, ale na etapie projektowania już, tak zwaną projektowaną charakterystykę energetyczną, czyli nabywca indywidualny już na etapie projektu wie, jaki ten budynek, dany budynek, jakimi cechami energetycznymi będzie się odznaczał. Więc jeżeli buduje dla siebie, to nie musi ponownie sam sobie tego dokumentu jakby robić, czy zlecać wykonania dokumentu. A jeżeli nabywamy nieruchomość od dewelopera, to oczywiście wtedy ustawa, czy projekt ustawy będzie zobowiązywał dewelopera do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Rzeczywiście traktuje się, że te świadectwa są, powiedzmy, że zbędnym takim papierkiem, zbędnym dokumentem, no bo jest to jednak dodatkowy, niewielki, ale jednak dodatkowy koszt. No tutaj duży nacisk trzeba położyć na zrozumienie tych świadectw, tego, co jest w nich zawarte. Jeżeli dobrze odczytamy świadectwo, wiemy, gdzie są te pożyteczne informacje tam zaszyte, to według mnie jest to pozytywny dokument.